Po skończonej wojnie w 1945 roku świat musiał się otrząsnąć. To oczywiste. Hekatomba największego w historii konfliktu dotknęła ludzkość w zasadzie na każdej płaszczyźnie. Ale teraz trzeba było żyć dalej, dlatego musiał nastać nowy porządek świata, po tym, oczywiście w cudzysłowie, wielkim resecie, jakim była II wojna światowa. W tym materiale przyjrzymy się, jak zaczął zmieniać się świat, z czym borykały się poszczególne państwa, jakie nowe zjawiska i konflikty się pojawiły oraz jak zmienił się układ sił. Skala wojennych zniszczeń była ogromna. Zginęło 60 milionów ludzi, dziesiątki milionów zostało inwalidami. To naprawdę niewyobrażalne liczby, nie do pojęcia dla człowieka współczesnego. Państwa musiały stanąć przed wyzwaniem zapewnienia ludziom opieki oraz wyżywienia. Głód był bowiem kolejną z plag, jaka nawiedziła tereny skażone wojną. Wśród państw najbardziej dotkniętych przez konflikt były Polska, Niemcy oraz Związek Sowiecki. Tak po wojnie wyglądała Warszawa, tak niemieckie Drezno, a to już Stalingrad. Świat borykał się nie tylko z liczbą strat ludzkich istot, ale też ze zniszczeniem zakładów przemysłowych, dróg, mostów, domów i budynków. I tak w obliczu takiej tragedii kształtował się nowy układ sił na świecie, a preludium do tego stanowiło spotkanie Wielkiej Trójki w Poczdamie. To ostatnie rozmowy o takim charakterze pomiędzy przywódcami Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Te słowa Winstona Churchilla z 1946 roku przeszły do historii. Użyty przez niego termin żelazna kurtyna będzie dotyczył odizolowanych od reszty Europy państw bloku komunistycznego, zdominowanego przez Związek Sowiecki. W latach 1944-1948 system komunistyczny został wprowadzony w takich krajach jak Polska, wschodnie Niemcy, Rumunia, Albania, Węgry, Bułgaria, Jugosławia i Czechosłowacja. Na zachód od NRD znajdowały się państwa demokratyczne i kapitalistyczne. Oczywiście poza państwami Półwyspu Iberyjskiego, gdzie autorytarne rządy były kontynuowane w Hiszpanii i Portugalii. Nowy podział tej części świata był więc początkiem nowego zjawiska – zimnej wojny, czyli konfliktu pomiędzy blokiem zachodnich państw niekomunistycznych wspieranych przez USA, a Związkiem Sowieckim i jego państwami satelickimi z drugiej strony. W ramach zimnej wojny pojawiły się zupełnie nowe zjawiska. Jednym z nich była doktryna Trumana. Nazwa pochodzi oczywiście od nazwiska amerykańskiego prezydenta Harry'ego Trumana, tego samego, który obradował na spotkaniu Wielkiej Trójki w Poczdamie oraz który rozkazał zrzucić dwie bomby atomowe na Japonię. Doktryna Trumana skonstruowana została w marcu 1947 roku jako odpowiedź na zaborczą politykę Stalina w Europie Wschodniej. Prezydent USA oznajmił w kongresie, że władze komunistyczne stanowią zagrożenie dla światowego pokoju. W związku z tym Stany Zjednoczone zaczęły wspierać finansowo, politycznie i wojskowo państwa, które mogą być narażone na komunistyczną agresję. Wśród nich znalazły się m.in. Grecja i Turcja. Swoją drogą warto przypomnieć, że Amerykanie z wojny nie wyszli aż tak poszkodowani jak Europa. USA do wojny przystąpiło 2 lata po jej wybuchu. Poza tym państwo zdążyło też nieco zarobić na sprzedaży broni. Amerykańskie miasta nie były bombardowane, a budzące podziw drapacze chmur pozostały nietknięte. Obok doktryny Trumana pojawił się też pomysł wsparcia finansowego dla Europy i tak powstał słynny plan Marshalla. Z pomocy tej skorzysta ostatecznie 16 państw starego kontynentu, ale ofertę USA odrzuciły kraje bloku komunistycznego, oczywiście pod naciskiem Moskwy.
Europa zaczęła więc rozwijać się nierównomiernie. Wspierana przez USA gospodarka na zachodzie zaczęła odnotowywać progres, a kraje rozpoczęły proces integracji w ramach licznie powstających w tym celu organizacji. Efektem końcowym tego procesu za kilkadziesiąt lat będzie Unia Europejska. Ale bez wsparcia Stanów Zjednoczonych rozwój gospodarczy Europy Zachodniej byłby niemożliwy. Szacuje się, że Amerykanie do 1951 roku przekazali Europie środki o łącznej wartości aż 14 miliardów dolarów. Na wschodzie było inaczej. System komunistyczny w Polsce, Czechosłowacji, Rumunii czy na Węgrzech i w końcu w samej Rosji zahamował intensywny rozwój gospodarczy. Nic dziwnego, że ludzie często robili wszystko, by z bloku komunistycznego się wydostać. Skala tych ucieczek będzie w końcu tak duża, że na początku lat 60. Sowieci zarządzą wybudowanie osławionego muru berlińskiego. Związek Sowiecki miał jednak coś, czego Zachód nie posiadał – bardzo silną armię oraz coraz lepszą broń. Z tego powodu doktryna Trumana przeistoczyła się w coś o wiele bardziej znaczącego. 4 kwietnia 1949 roku powstanie Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego – NATO. Sojusz kumulował w sobie oczywiście inicjatorów, to jest Stany Zjednoczone, a także Kanadę oraz niektóre państwa europejskie, w tym m.in. Wielką Brytanię, Francję, Portugalię, Norwegię, Holandię i Włochy. Celem tego sojuszu miała być wzajemna pomoc na wypadek agresji sowieckiej. Obawy te były uzasadnione. Od 1949 roku Józef Stalin dysponował już bronią atomową, a historycy nie wykluczają, że ten jeden z największych zbrodniarzy w historii szykował się właśnie do rozpętania III wojny światowej. Powstanie NATO Sowieci nie pozostawią bez odpowiedzi. W 1955 roku założą swoją wersję tej organizacji, czyli Układ Warszawski, który skupiał państwa bloku wschodniego, ale z ewidentną dominacją Związku Sowieckiego. NATO i Układ Warszawski to nie jedyne organizacje, które powstały po wojnie. Instytucją o zupełnie innym charakterze, a która miała strzec pokoju na świecie, był ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ powstał jeszcze w kwietniu 1945 roku na gruzach skompromitowanej wcześniej Ligi Narodów. Najważniejsze decyzje w ONZ miały zapadać w organie wykonawczym tej organizacji, w Radzie Bezpieczeństwa. Ciekawie przedstawia się jej ówczesny skład stałych członków, z którego każdy posiadał prawo weta. Nie ulega wątpliwości, że były to wówczas najsilniejsze państwa świata, a zatem Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Wielka Brytania, Francja i Chiny. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym ostatnim państwie. Chiny to kraj, który jeszcze niedawno borykał się z japońską okupacją, ale teraz zaczynał raczkować w polityce wielkich mocarstw. Początek drogi do potęgi nastąpił właśnie po II wojnie światowej. Wówczas władzę w kraju przejął wspierany przez USA nacjonalista Chiang Kai-shek. Nie rządził jednak długo. Wkrótce wybuchła w Chinach wojna domowa. Podczas niej z jednej strony stali popierani przez Amerykanów nacjonaliści, z drugiej wspierani przez Sowietów komuniści, dowodzeni przez Mao Zedonga. Wygrali ci drudzy, a w 1949 roku rząd Chiang Kai-sheka oraz 300 tysięcy żołnierzy i ponad milion uchodźców schroniło się na wyspie Formosa, czyli na Tajwanie. Za kolejne dekady państwo chińskie stanie się gospodarczą i militarną potęgą, ale problem związany z Tajwanem jest współcześnie jedną z osi konfliktu na linii Chiny-USA. Zostawmy na chwilę Azję i zajrzyjmy znowu do Europy. Była bowiem sprawa, nad którą twórcy nowego porządku musieli pochylić się aż nadto – Niemcy. Co zrobić z państwem, które określano mianem winnego wybuchu II wojny światowej? Najpierw należało kraj zdenazyfikować. Między innymi w tym celu nazistom, odpowiedzialnym za zbrodnie wojenne, zorganizowano procesy w Norymberdze. Kilku z nich, jak Joachima von Ribbentropa, Hermana Göringa czy Hansa Franka, skazano na śmierć. Niemcy stały się miejscem, gdzie kończyły się strefy wpływów aliantów i Sowietów. Sporą część ziem wschodnich oraz Prusy Niemcy stracili na rzecz Polski. Kraj podzielono aż na 4 strefy okupacyjne – sowiecką, brytyjską, amerykańską i francuską. W 1947 roku Amerykanie i Brytyjczycy połączyli dwie strefy, tworząc tzw. Bizonię. To właśnie ten krok da początek państwu zachodnio-niemieckiemu.
Wkrótce do tej koncepcji przyłączy się też strefa zarządzana przez Francuzów. I tak w 1949 roku powstanie RFN, czyli Republika Federalna Niemiec, a jej pierwszym kanclerzem zostanie Konrad Adenauer. Sowieci w odpowiedzi utworzyli na wschodzie NRD, czyli prosowiecką i komunistyczną Niemiecką Republikę Demokratyczną. Całe zamieszanie dopełni jeszcze tzw. kryzys berliński z 1948 roku. W jego wyniku, choć Berlin leżał po stronie NRD, to został podzielony na część wschodnią, kontrolowaną przez Sowietów, i zachodnią, nadzorowaną przez aliantów. RFN i NRD, dwa państwa niemieckie, będą rozwijać się odrębnym i nierównomiernym rytmem. RFN, wsparte planem Marshalla i z gospodarką wolnorynkową, szybko wyprzedzi pod względem ekonomicznym NRD, w którym wprowadzono zabójczą dla rozwoju ekonomicznego kolektywizację oraz ustanowiono gospodarkę centralnie planowaną. Przepaść między obydwoma państwami wkrótce stanie się tak ogromna, że skutki tego podziału są widoczne w Niemczech do dziś. Okres powojenny to czas wielkich zmian w Europie Zachodniej, ale zanim przyjdzie czas na dobrobyt, trzeba będzie stanąć twarzą w twarz z kryzysem. W krajach zachodnioeuropejskich zdemobilizowani żołnierze nie mogli znaleźć pracy. Kontynent borykał się z głodem, zniszczeniem wielu zakładów przemysłowych oraz brakami w energii niezbędnej do produkcji. Taka sytuacja zaczęła sprzyjać radykalnym nastrojom społecznym oraz rosnącemu poparciu dla ugrupowań lewicowych, w tym przede wszystkim dla komunistów. Szczególnie widoczne było to we Francji, gdzie komuniści w wyborach z 1945 roku uzyskali aż 26% głosów. Podobną popularność skrajna lewica miała we Włoszech. W obu tych krajach nieświadomi zbrodniczego ustroju intelektualiści często okazywali swoje poparcie partiom komunistycznym, które nawet współtworzyły władzę. Wzrost poparcia dla tych ugrupowań we Francji i we Włoszech szedł w parze ze skrajną niepopularnością partii prawicowych, które teraz oskarżano o kolaborację z hitlerowskimi Niemcami. Choć zwycięsko z konfliktu wyszła Wielka Brytania, to ten kraj też borykał się z kryzysem. Wojna wyczerpała tam rezerwy finansowe. Premier Winston Churchill zlekceważył w czasie wojny gwarancje socjalne i ubezpieczenia zdrowotne Brytyjczyków. W efekcie w wyborach z lipca 1945 roku nieoczekiwanie stracił stanowisko, a w kraju władzę przejęła Partia Pracy. Nowym premierem został Clement Attlee i to on zastąpił Winstona Churchilla podczas obrad Wielkiej Trójki w Poczdamie. Sytuacja ekonomiczna Zjednoczonego Królestwa była tak zła, że w 1946 roku rząd wprowadził racjonowanie chleba i innych najważniejszych artykułów żywnościowych. Podobnie jak reszta Europy Zachodniej, Brytyjczykom brakowało też opału oraz wystarczających dostaw energii elektrycznej. Skutkiem tego kryzysu będzie powolne wycofywanie się Wielkiej Brytanii z Indii. No właśnie, na koniec znów zajrzyjmy do powojennej Azji. O tym, jak wyglądała sytuacja na Półwyspie Koreańskim, możecie znaleźć już materiał na kanale. Ale nie możemy zakończyć tego filmu bez krótkiego omówienia jeszcze innego państwa, które w okresie międzywojennym oraz podczas całej wojny odgrywało w Azji naczelną rolę – Japonia. W wyniku wojny zginęło tam 9 milionów obywateli. Kraj kwitnącej wiśni zmagał się nie tylko ze skutkami zrzucenia dwóch bomb atomowych, ale też z głodem i zniszczonymi do cna miastami. Przemysł praktycznie nie istniał, bo fabryki wstrzymały pracę. Ilość produkcji żywności tak spadła, że nie przekraczała nawet połowy tego, co przed wojną. W latach 1945-1952 Japonia znajdowała się pod amerykańską okupacją, którą zarządzał Douglas MacArthur. Okupacja ta z jednej strony była rygorystyczna politycznie, ale z drugiej pozwalała na względną swobodę ekonomiczną. Japonia została zdemilitaryzowana, zakazano działalności partii nacjonalistycznych, a cesarzowi odebrano status bóstwa wcielonego. W 1946 roku Amerykanie przeprowadzili tam reformę rolną, czym kupili sobie poparcie 5 milionów japońskich chłopów, którzy otrzymali ziemię.
Rok później ustanowiono konstytucję, a Amerykanie powoli przestali ograniczać niektóre sektory japońskiej gospodarki oraz wstrzymali rekwizycję maszyn na rzecz reparacji. Dzięki temu pod koniec lat 40. państwo uzyskało przedwojenny poziom produkcji, a nowe inwestycje i innowacje spowodują, że Japonia wkrótce wejdzie na drogę boomu gospodarczego, ale to już jest zupełnie inna historia. To z pewnością tylko ułamek tego, jak świat zmienił się po wojnie. Dlatego niewykluczone, że wrócimy jeszcze do tematyki tego, co zmieniło się po 1945 roku. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Wielkie dzięki dla niezmordowanych patronów, którzy stale wspierają kanał. Dzięki również za 150 000 subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.